W elektrociepłowni na terenie ZG Lubin nowe kotły działają pełną parą. Remont tych urządzeń rozpoczął się latem ubiegłego roku. Inwestycja kosztowała 30 milionów złotych. Kotły są wykonane w najnowszej technologii ścian szczelnych, obecnie najnowocześniejszej w zakresie ciepłownictwa. Ich wydajność znacznie podnosi standard usług. Potrzeby miasta, jeżeli chodzi o dostawę ciepła na sezon grzewczy 2012-2013, są w tym momencie niezagrożone. Tak jak widzimy, obydwa kotły, które pracują, są odebrane, pracują już na parametrach nominalnych. Mamy rezerwowane jeszcze moce w pozostałych dwóch kotłach parowych, tak więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że to tak sprawnie poszło i możemy spokojnie czekać na jeszcze mocniejszą zimę. Dwa nowo wybudowane kotły są w stanie wytworzyć razem 100 ton pary, a nie tylko 64, jak ich poprzednicy. Poza podniesieniem wydajności zwiększyła się też sprawność kotłów. Nowe potrzebują o wiele mniej paliwa zasilającego. Nowe urządzenia są też o wiele bezpieczniejsze dla załogi, która je obsługuje. Największą zmianą jest to, że jesteśmy tutaj, powstała nowa nastawnia. Jest to pomieszczenie klimatyzowane. I przedtem przebywaliśmy w pobliżu kotłów, także było duże zagrożenie. I jeśli chodzi o regulację kotła, teraz tu wykonujemy wszystko z nastawni, z poziomu palacza. Nie musimy, większość zasobów jest zautomatyzowana. Spółka Energetyka produkuje ciepło, które za pośrednictwem 250 km sieci należących do legnickiego WPC-u dostarczane jest do mieszkańców Lubina, Legnicy, Polkowic, Głogowa, Chocianowa, Chojnowa i Złotoryi.